ze sobą pracowali. Tak samo było też z druhami. Wszyscy pochodzili mniej więcej z jednego osiedla, dlatego wszyscy dobrze się znali, każdy był dla siebie koleżeński. No, jak to bywa w środowiskach, niektóre drużyny radzą sobie bardzo dobrze, natomiast inne czasami się rozpadają. I tak też było w przypadku tej drużyny, powiedzmy, nazwijmy ją drugą. Druga drużyna nie miała takiego szczęścia, nie miała aż tak dobrej kadry, nie miała tak dobrego drużynowego, dlatego po pewnym czasie liczba ich zaczęła maleć. Malała, 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 aż zostało ich pięciu. Chłopaki stwierdzili, że nie chcą oddawać harcerstwa, nie chcą rzucać harcerstwa, więc poproszą tą najlepszą drużynę, jaka jest, żeby przygarnęli ich jako jeden z zastępów. Oczywiście zwrócili się z tą prośbą do drużynowego, który bardzo entuzjastycznie powiedział: świetnie chłopaki, to bardzo dobry pomysł. Na pewno pogadam ze swoją kadrą, na pewno się zgodzą. Myślę, że to będzie początek bardzo owocnej współpracy, rozkręcimy na nowo waszą drużynę i z powrotem to wy będziecie ją odtwarzać. No, jak też pomyślał, tak też zrobił. Zebrał radę drużyny, czyli najstarszych z całej drużyny, najbardziej doświadczone osoby, te, które mogą swoim doświadczeniem poradzić drużynowemu czy też innym członkom rady, żeby zdecydować, jak rozwiązać tą sprawę. No i gdy powiedział: no chłopaki, słuchajcie, jest taka sprawa, chłopaki z drużyny drugiej chcą przyjść do nas jako zastęp, dlatego że się rozpadli, to bardzo duża część, bo 1/3 całej kadry tych wszystkich najlepszych ludzi, tych wszystkich doświadczonych harcerzy, ćwików, harcerzy orli, powiedziało, że no nie, w sensie, no to jest nasza drużyna i nie chcemy tu żadnych nowych. No oni byli w takiej drużynie, która nie działała wcale najlepiej, dlatego czemu też mamy ich przyjmować? Czemu my mamy poświęcać czas komuś, no kto tak naprawdę przyszedł gdzieś z zewnątrz, kto będzie nowy w naszej drużynie? No i drużynowy był bardzo zaskoczony tym, co się stało, dlatego że no, nie spodziewał się takiej reakcji. Po swoich harcerzach, tych najlepszych, tych, których delegował do organizowania biwaków, organizowania zlotów w chówca, nigdy nie spodziewał się takiej reakcji. Jeden z nich, jeden przyboczny, który zawsze był oboźnym i na obozie, jak wszyscy dobrze wiecie, oboźny robił to bardzo dobrze, dlatego że zawsze był najbardziej surowy, powiedział, że on nie będzie służył tym młodym harcerzom, nie będzie poświęcał dla nich swojego czasu, swojej energii. Jako że był przybocznym, to część starszych zastępowych poszła za nim. I w ten sposób 1/3 kadry zwróciła się przeciw drużynowemu. Odeszli tak jakby z drużyny i stwierdzili, że założą coś swojego. I jako że byli to chłopacy, którzy mieli bardzo za złe drużynowemu to, że chciał jakby powiększyć drużynę o ludzi, którzy według nich nie nadawali się, to stworzyli taką partyzancką grupę harcerską, która przeciwdziałała. Jeżeli drużyna pierwsza organizowała biwak, to drużyna druga, chłopaki z drużyny drugiej, znaczy tej, przepraszam, już trzeciej, tej partyzanckiej grupy harcerskiej, przyjeżdżali na miejsce biwaku, pukali w okna w nocy, rzucali kamieniami, tylko po to, żeby nastraszyć tych młodych harcerzy. No i pewnego razu stało się tak, że spotkali się w sobotę na zbiórce drużyny. To była zbiórka drużyny tej już powiększonej o ten nowy zastęp drużyny harcerzy. Spotkali się też ci, którzy tak bardzo jej przeszkadzali. No i zaczęli pyskować drużynowemu, zaczęli mówić o nim, że jest niepoważny, że nie wie, co robi, że nie potrafi podejmować decyzji. I wtedy z szeregu wystąpił jeden z tych najmniejszych druhów, ten najsłabszy tak naprawdę, taki, który jeszcze nie miał munduru, i powiedział: drużynowy ma rację. No i chłopaki, tak się składa, że kończy się nasza kampania sztandarowa i taką podobną historię mógłbym opowiedzieć o naszym patronie, świętym Michale, który wystąpił przeciw wszystkim aniołom, które były w wyższych chórach anielskich niż on, mówiąc: któż jak Bóg
strącił Lucyfera, czyli tego przybocznego, do piekła, a sam stał się jednym z archaniołów, czyli w naszym przypadku wstąpił do kadry.